Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj powiem wam o rzeczach, których normalnie jeszcze nie ma informacji w internecie. A mianowicie Niantic nam, mieliśmy wczoraj rozmowę około godziny pierwszej w nocy odnośnie nowych rzeczy, które miały mieć miejsce bodajże 2 lata temu, ale oczywiście przyciągnęło się to wszystko. Mowa chodzi tu oczywiście o subskrypcji w Pokémon GO. Subskrypcja oczywiście miała być w pierwszej kolejności, wam mówiłem jakiś czas temu, bo pierwsze niuanse odnośnie tego były właśnie 2 lata temu. Co data minerzy znaleźli i ja wam przedstawiłem. I to miało być wkrótce po tym, jednak wiecie, zrobiło się zamieszanie, jeśli chodzi o światowy tutaj kryzys i musieliśmy to odłożyć w przeszłość, w przyszłość, tak żeby to miało ręce i nogi. Dlatego też oczywiście teraz dopiero będzie miało to miejsce i wejdzie to w życie, czyli Game Pass. Game Pass Pokémon GO będzie miał swój udział bardzo, że powiem, znaczący, bo dają nam sporo feature'ów, które nie dają nam w ogóle pay to win, to jest najważniejsze. Nie dają nam tutaj oczywiście żadnego pay to win, a umożliwiają ulepszyć rozgrywkę na takim poziomie, co zwykle dostrzegaliśmy na eventach. Czyli tak naprawdę eventy będą nam dawać o wiele więcej, niżeli sam Game Pass. Sam Game Pass daje nam tak naprawdę feature'y, które są normalnie na eventach, ale podczas eventów otrzymamy je więcej. Z tą różnicą, że na chwilę obecną jeszcze nam nie powiedzieli, jakie bonusy będą podczas eventów wzbogacone o nasz Game Pass, tylko na chwilę obecną mamy informację odnośnie tego, co zawiera sam Game Pass. Czyli od czasu, kiedy wejdzie ta aktualizacja, będzie każda notka typu Community Day lub też jakiś inny konkretny event, będzie zawierało treści dla graczy free to play oraz dla Game Passa. Niantic dobrze wie o tym, że sama subskrypcja nie powinna was tutaj, nie wiem, zachęcić do czegokolwiek, ale na bazie tutaj wielu feedbacków, które pozyskało ostatnio, prowadzić chcę kilka zmian w samej rozgrywce. I oczywiście tutaj mieliśmy burzę mózgów wczoraj, dlatego jestem troszkę zmęczony, ale było warto, bo część rzeczy, których nie chcieli wprowadzać, ale mają przygotowane, dzięki za tutaj, za samą tutaj sugestię od Zoe Tudoc, jak i też ode mnie, mamy je poprzez oczywiście nasze tutaj, wiecie, ingerencje, mamy je w Pokémon GO. Trenerzy, jesteśmy tutaj gotowi na to, żeby wam przedstawić serwis subskrypcji Pokémon GO podczas aktualnego sezonu. Oczywiście dalej szukamy w Pokémon GO by stało się lepsze, dlatego też oczywiście chcemy z wami się podzielić nadchodzącymi zmianami. W pierwszej kolejności do naszej głowy przyszło wprowadzenie zmian, które polepszy naszą rozgrywkę. I w tym przypadku wymienione zostało kilka rzeczy i przede wszystkim będzie tutaj wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o system rajdów. Będzie wprowadzona subskrypcja Pokémon GO. Ponadto będzie aktualizacja friend systemu i więcej. Game Pass będzie kosztował 4,99, czyli adekwatna kwota w lokalnej walucie, czyli około 25 zł zakładam. Tak, około 25 zł będzie kosztowała tutaj ten feature, jaką jest subskrypcja Pokémon GO Game Pass. Game Pass będzie zawierał incense, będzie trwał przez 90 minut i jego efektywność będzie zwiększona dwukrotnie. Także chyba wracają do tego, co było wcześniej, tyle że będzie to w tej chwili w ofercie premium. Masowy trading. Na to czekałem niesamowicie, ale jest ograniczony, bo jakby nie patrzeć, no nie dadzą nam, nie wiem, z transferu i z tradu 100 Pokémonów na raz i wiecie, się serwery zamulą przy 1000 graczy i po prostu będzie kaplica, nie? Tylko na chwilę obecną uwaga. Trenerzy będą mogli za pomocą oczywiście Game Passa, czyli obydwaj trenerzy będą musieli mieć Game Passa, żeby z tego korzystać. Game Pass dla obydwu graczy działa w ten sposób, że będziemy mogli tradować do 9 Pokémonów na raz. I ten oczywiście feature działa tylko i wyłącznie, jeżeli obydwaj gracze mają Game Passa. Także oznaczamy 9 Pokémonów, trade i wysyłamy. I w tym przypadku, jakby nie patrzeć, takich no 9-10 trade'ów w ciągu dnia plus 1, jak zauważyliście, oczywiście, jeżeli zrobimy 11 trade'ów po 9, to mamy 99, plus 1 special, to nam da oczywiście finalny wynik 100 trade'ów na dzień. Czyli takich 9 trade'ów i z głowy. Prawda? Mega ułatwienie. Super. I oszczędność czasu. Offline mode. Offline mode, tutaj jest nam wytłumaczyli to w ten sposób, że jeżeli ktoś chce grać w samolocie, nie? Teraz oczywiście jest mnóstwo osób, które będzie podróżowało na eventy, to będą chcieli dać im właśnie w tej subskrypcji feature, który umożliwi, powiedzmy, nie wiem, w trybie samolotowym grać w grę przy wyłączonym GPS-ie i przy wyłączonym internecie. Czyli mamy dostęp do
Pokémon Go i możemy działać na nim w trakcie braku internetu i braku GPS-a. Czyli podsumowując, jak to działa? Wchodzimy oczywiście w tryb offline i dokonujemy zmian. Po wykonaniu zmian, jeżeli chcemy wejść w tryb online, będzie komunikat, czy chcesz wprowadzone zmiany, żeby zaistniały na serwerze, czyli po prostu w grze. I dajesz tak albo nie. Jeśli tak, to nam oczywiście wszystkie zmiany wprowadza do serwera i do gry i to będzie permanentnie nie do zmiany. Jeśli mamy nie, to oczywiście będzie nam restartowało grę i będzie oczywiście tutaj taki stan jak przed startem lotu. Dodatkowo będziemy mieć permanentny premium inkubator. Także oprócz tego normalnego mamy premium inkubator gratisowy i on oczywiście będzie działał do momentu, kiedy będziemy opłacać subskrypcję. Friend System Reward Button. Jest to itemek, jakby przycisk, który każdy chciał mieć z Was. Oczywiście o niego prosiliśmy i wielokrotnie było nadmieniane, żeby to zaistniało w grze i oni to właśnie dodali do premium passa, że tak powiem, czyli game passa. Czyli to znaczy to, w momencie kiedy mamy, nie wiem, przyjaciół, którzy wbijają poziom przyjaźni i powiedzmy, byli już bez naszej wiedzy, bez frienda. Czyli wiecie, pojawi się nam zaraz komunikat, że wbiliśmy bez Luckiego. Nie. W momencie, kiedy macie Game Passa, otrzymujecie przycisk do frienda i możemy odebrać tą nagrodę, kiedy tylko chcemy, jeżeli subskrypcja trwa. W momencie, kiedy się kończy subskrypcja, automatycznie nam wyskoczy, wiecie, komunikat, że odbieraliśmy tutaj poziom przyjaźni od tego, nie? I bez komunikatu, bez potwierdzenia, bez niczego. To powiedzmy sobie, zbieramy sobie bez frienda lub ultra frienda na tutaj Community Day. I odpalamy Luckiego i tylko wciskamy przycisk do każdego frienda. Odbierz nagrodę. Odbierz expa. I oczywiście podczas eventu odbieramy wszystkie nagrody, jakie tylko nam się podoba. Mamy nowy poziom tutaj przyjaźni i jest to Master Friend. I z tego co wiem, to Master Friend jest tutaj w momencie, kiedy przynajmniej raz z daną osobą wykonamy Lucky Trade'a. Także Master Friend jest w momencie, kiedy wykonamy Lucky Trade'a z daną osobą, bo wpadnie nam Lucky i automatycznie przechodzimy w tryb Master Friend'a. Czyli dopóki nie mamy, wiecie, Lucky Trade'a z daną osobą, a mamy bez Friend'a, to nam to nie zadziała. Także Master Friend musi być. I nam daje bonusy to zniesiony tutaj dodatkowy core Stardusta przy trade'zie, trade distance będzie na poziomie 40 km, czyli przy eventach powiedzmy, nie wiem, około 100 będzie, dwa special trade'y w ciągu dnia, i gwarantowany XL Candy za tradowanie. Także jest to mega fajny feature, właśnie jeśli chodzi o premium. Uwaga, uwaga! Lucky Trade International. Raz na miesiąc, jeśli macie Lucky Frienda, możecie wykonać trade'a globalnie. Tak jest, oczywiście będzie tutaj limit, jeśli chodzi o specjalne, bo przy International Trade'cie nie będzie można tradować się Pokemonami, które są legendarne, regionalne lub specjalne, czyli żadnych shiny, żadnych legend i żadnych regionalnych. To jest warunek, jeśli chodzi o Lucky Trade International. Oraz dodatkowo uwaga, Raid Radar in-game. Jest to nic innego jak mapa, która jest podobna do tego, do tej samej, której używamy podczas tutaj szukania liderów Team Go Rocket oraz Giovanniego. I oczywiście ona nam pozwoli na znajdywanie gymów, na których są rajdy do 5 km. Także po prostu wciskamy, ja oczywiście teraz nie mam możliwości podglądu, bo wykorzystałem bodajże wczoraj radara do liderów. I oczywiście wciskamy na tą mapę, co tam oczywiście każdy ma. I na tej mapie będziemy mieć dystans do 5 km i będzie nam pokazywało rajdy, które są w naszej okolicy. Znaczy okolicy do 5 km, także to jest dosyć duży zasięg. Także jest to mega zajebiste to, co nam dają właśnie na pierwszej formie do Game Passa, czyli do płatnej subskrypcji Pokémon Go. Co będziemy otrzymywać podczas eventów? To oczywiście dowiemy się podczas eventu. Na chwilę obecną mamy to, co nam oferują poza eventami. Typu Community Day i tak dalej. A ode mnie to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!